Nowota Kultura, Telewizja Polska S.A. w Warszawie, oddział Bydgoszcz, program drugi Polskiego Radia, Polskie Radio Pomorza im. Partnerzy Yamaha Music Europe GmbH, Kała, Facjena, Steinway & Sons, Mecenasami konkursu są Pan Adam Sowa, Cukiernia Sowa, Pani Jadwiga Mojzesowicz-Wilowska, Kartis S.A., Pan Marek Molicy, Solbert Spółka ZOO, Pan Stanisław Drzewiecki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka ZOO, Pan Wiesław Panowski, VP Spółka ZOO. Dobry wieczór, witam Państwa. Good evening, welcome everybody, bienvenue, mesdames et messieurs, willkommen, benvenuti tutti, dobro pożałować i benvenidos. Tyle języków znam, więcej nie. Ale jest Pan tłumacz, który będzie nas ratował. Proszę Państwa, nazywam się Krzysztof Zanussi, jestem reżyserem filmowym. I bardzo zaszczycony się czuję tym, żeście mnie Państwo zaprosili, żebym zapowiadał ten koncert. Powiedziałem zaszczycony, to jest zrozumiałe, ale także zachwycony taką okolicznością. Bo proszę Państwa, ja mam 80 lat. W tym wieku człowiek najczęściej to, co robi, to już kiedyś robił. A tego, co dzisiaj robię, ja nie umiem robić, bo że go robię to z wielką radością. W dodatku pamiętam taką głupią anegdotę, jak młodego człowieka zapytano, czy umie grać na fortepianie. A on się zastanowił i powiedział, nie wiem, nie próbowałem. Więc, proszę Państwa, dlatego człowiekowi sprawia wielką radość, jak robi coś jeszcze po raz pierwszy, ale ja bardzo liczę na Państwa pobłażliwość. Zdaje się, że teraz muszę zrobić przerwę dla Pana. I am honored to be here in front of you. I'm honored is a thing that to be invited here to be presenting this wonderful ceremony to you. And for a person my age, it's also nice to be invited to such an event. And I would like to start off with an anecdote about a person of my age being asked if he can play the piano. And he replied to that question by saying, I don't know. I haven't tried. So, thank you. Proszę Państwa, my jesteśmy podobno transmitowani w internecie, więc dlatego szczególnie ważne, żeby te słowa dotarły do tych, którzy mówią do nas w innych językach. Natomiast ten koncert wypada w roku, kiedy obchodzimy stulecie odzyskanej niepodległości. To bardzo ważne, żeby nie zgubić tego słowa odzyskanej, bo jeżdżąc wiele po świecie często spotykałem się z taką niewiedzą. Ludzie uważali, że my obchodzimy stulecie naszego państwa, tak jak Jugosławia czy Czechosłowacja, a o tym tysiącleciu, które jest za nami, świat nie pamiętał. Warto pamiętać o tym tysiącleciu, bo kiedyś ta Rzeczpospolita stworzyła niezwykłą jakość. W latach Kochanowskiego, Włodkowicza, myśmy byli jednym z żywych centrów odrodzenia nowej, świeżej, oryginalnej myśli i ta Rzeczpospolita obojga czy trojga narodów, bo Polaków, Litwinów i Rusinów była może nawet zapowiedzią, jakąś prefiguracją przyszłej zjednoczonej Europy, była realizacją, próbą realizacji marzenia o Christianitas, o takim związku państw chrześcijańskich, które nie będą wojować między sobą. Niestety załamała się ta nasza wspaniała Rzeczpospolita, no ale została pamięć i wspomnienie i punkt odniesienia, do którego dziś możemy wracać. A no teraz muszę znowu Panu zostawić chwilę na tłumaczenie, przepraszam. Well, a concert like this happens on at a very special occasion, the occasion of Poland regaining independence, of the centenary of Poland's regaining of independence. And it's important to highlight this one word, regaining, because people around the world tend to forget that Poland regained independence, not gained independence, just like other countries. We have a thousand years of beautiful history behind us. We have an amazing age, the times of Kochanowski, the times of the Commonwealth of Nations, when this country right here formed a protoplast to today's united Europe, to this idea of Christianias. And it was a signpost of the future united Europe. We know that this dream, this country, fell through for over 100 years, but then it was reborn. And today, we can celebrate the 100th anniversary of that rebirth. Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że straciliśmy lepszą Rzeczpospolitą niż żeśmy odzyskali, ale to powinno być natchnieniem, żeby tę Rzeczpospolitą ulepszać. A jednym z architektów naszej odzyskanej niepodległości był patron tej filharmonii, tego festiwalu, Ignacy Paderewski, artysta i obywatel, wirtuos i mąż stanu, kompozytor, którego ja szczególnie lubię i bardzo mnie smuci, jak ktoś marudzi, że on był może troszkę anachroniczny, tak jak Sibelius. I co z tego, kiedy tworzył wspaniałe utwory, szkoda, że tak mało. Wreszcie mąż stanu, a do tego jeszcze dobry gospodarz, jak słyszę, człowiek, który umiał zarządzać majątkiem, co u Polaków nie jest powszechne. Proszę Państwa, więc mamy naprawdę do kogo się zwracać jako do patrona. Zawdzięczamy mu w ogromnym stopniu naszą odzyskaną niepodległość i granicę. Now, we are quite aware that we have lost a better republic than we won in those times. But we were also aware that this republic needed quite a lot of work to build. And one of the architects of that construction was the namesake of both of the competition and of the place that we are in today. Ignacy Jan Paderewski, not only a great musician and a great statesman, but also a fine speaker and a great host, and a great manager, a person who could actually manage his properties with enormous, enormous skill. Proszę Państwa, w imieniu organizatorów 11. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Paderewskiego chciałbym złożyć podziękowania na ręce władz województwa kujawsko-pomorskiego, miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Akademii Muzycznej, Filharmonii Pomorskiej. No i wreszcie pozdrowić wszystkich młodych wirtuozów, którzy, aby stanąć do konkursu, przyjechali do Bydgoszczy ze wszystkich stron świata. No i po angielsku się mówi last not least, ale chciałbym bardzo pozdrowić Państwa jako publiczność. Melomanów na tej sali, bo bez melomanów nie ma muzyki. A tymczasem tu mamy tę salę i jeszcze melomanów, którzy oglądają nas na ekranach swoich komputerów. Ladies and gentlemen, on behalf of the organizers of the 11th International Paderewski Piano Competition, I would like to thank the authorities of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, the authorities of the city of Bydgoszcz, the Bydgoszcz Academy of Music, the Ignacy Jan Paderewski Philharmonic Hall, and I'd like to welcome the young virtuosos who came here from all over the world, covering a lot of ground just to be here to perform for us. And last, but not least, as the English like to say, I would like to extend a warm welcome to all the music lovers in the audience here, as well as the music lovers watching us via the internet in their homes. Welcome. Proszę Państwa, ze słowami, pozdrowieniami zwrócił się do nas prezydent Rzeczpospolitej. Poproszę o odczytanie jego listu. Ladies and gentlemen, we have been honored by the President of the Republic of Poland with a few words. And to read those words, I would like to welcome our friend to the stage. Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości nad 11. Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. national patronage of the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, on the centenary of regaining independence by the Republic of Poland over the 11th International Paderewski Piano Competition in Bydgoszcz. W szczególnym czasie narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z wyrazami uznania dla organizatorów Towarzystwa Muzycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego, Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego, partnerów za realizację wartościowego przedsięwzięcia muzycznego wzbogacającego kulturalne życie miasta i regionu. In these exceptional times of celebrating the centenary of Poland's independence, with words of praise to the organizers, the Ignacy Jan Paderewski Music Association, the Felix Nowowiejski Academy of Music, the Ignacy Jan Paderewski Philharmonic Hall in Bydgoszcz, and their partners for providing a priceless and unforgettable musical experience that enriches the cultural life of both the city and the region. W przekonaniu, że udział w tym wydarzeniu nie tylko daje młodym pianistom z Polski i zagranicy okazję do zaprezentowania talentów i umiejętności, lecz także przybliża uczestnikom konkursu postać Ignacego Jana Paderewskiego, światowej sławy artysty, wybitnego męża stanu i dyplomaty, jednego z ojców naszej niepodległości. With confidence that participation in this event gives young pianists not only the chance to perform and present their talents in front of an audience, but also to make the persona of Ignacy Jan Paderewski more familiar to audiences around the world. Ignacy Jan Paderewski, a world-renowned artist, an outstanding statesman, a diplomat, and one of the fathers of our independence. Z gratulacjami dla laureatów i życzeniami dalszej pomyślnej działalności Państwa Stowarzyszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Congratulating the winners, as well as wishing your association further successful activity in the area of culture, President of the Republic of Poland Andrzej Duda. Mam zaszczyt zaprosić na scenę dwie bardzo istotne postaci tego wieczoru. Panią prezes Towarzystwa Muzycznego imienia Paderewskiego, panią profesor Katarzynę Popław-Zydroń i dyrektora 11. konkursu pianistycznego, pana Henryka Martenka. I have the honor to invite to the stage two very important people to this event. The president of the Music Association, Professor Katarzyna Popław-Zydroń, and the director of the 11th International Paderewski Piano Competition, Mr. Henryk Martenka. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Jestem tutaj na bardzo krótko. Pan dyrektor Martenka od wczoraj mnie dyscyplinuje, więc powiedział tylko 2 minuty. So I'm here for a very short period of time because Mr. Martenka has told me that I only have 2 minutes. Chciałam przede wszystkim pozdrowić przybyłych jurorów i przybyłych uczestników konkursu paderewskiego, który od jutra będzie miał miejsce. I would like to welcome the members of the jury as well as the participants of the competition, which will start taking place tomorrow. Jutro jest jednocześnie bardzo ważny dzień, data jubileuszowa związana z uzyskaniem niepodległości Polski. I ta data, ten fakt jest nierozerwalnie związany z postacią Ignacego Paderewskiego. Tomorrow is an equally important day. It is an anniversary connected with the regaining of independence of Poland, and this anniversary is intricately connected with the character of Ignacy Jan Paderewski. Dzisiaj rano, zastanawiając się, jak Państwa przywitać, myślałam o Paderewskim i myślałam o tym, że Paderewski nie byłby Paderewskim, gdyby nie muzyka i gdyby nie jego talent muzyczny. So thinking about how to greet you audience members here, I thought about Paderewski and what made Paderewski Paderewski, and Paderewski wouldn't be Paderewski without music, without his musical talents. Jego rola w polityce była oparta na fakcie, że był to genialny artysta, genialny muzyk. I jako taki cieszył się ogromnym szacunkiem w bardzo wysokich kręgach politycznych na całym świecie. Paderewski owed a lot of his power in politics to the fact that he was a genius musician, a musician whose talent was shared around the world. To odegrało niebagatelną rolę w uzyskaniu niepodległości przez Polskę, właśnie jego związki z politykami. I w tym momencie sobie pomyślałam, że siła dziejowa muzyki jest ogromna. And I compared it to today's Poland, with today's politicians, and I realized just how powerful Paderewski's music is. I na tej refleksji właściwie chciałabym zakończyć swoje wystąpienie, ponieważ prawdopodobnie 2 minuty minęły, a ja bardzo czekam na koncert, który niebawem się rozpocznie. Dziękuję bardzo. And on that note, I would like to end my short performance because 2 minutes is up and I can't wait to hear the performance tonight. Szanowni Państwo, inaugurujemy dzisiaj 11. Międzynarodowy Konkurs, w którym wystąpi 45 znakomitych, utalentowanych pianistów, wyłonionych spośród 185, którzy nadesłali do nas swoje aplikacje. Według regulaminu powinniśmy przyjąć 40, ale wielkie pedagogiczne serce profesora Piotra Palecznego sprawiło, że zawsze tych młodych, utalentowanych jest o kilku więcej. Zrobimy wszystko, aby posłuchać ich, jak grają, a potem ich ocenić. Oceniać będzie 9-osobowe jury, a koncerty, owszem, odbywać się będą w 2 salach bydgoskich, ale audytorium będzie znacznie większe, ponieważ dzięki transmisji internetowej zamierzamy pobić w tym roku, w tym wydaniu, w tej edycji konkursu, chcemy pobić pułap 400 000 wyświetleń, czyli wejść ludzi, którzy chcą zaobserwować, podejrzeć nasz konkurs. So, I speak to you as the chairman of the Paderewski Piano Competition, a competition which already has chosen 45 out of 180 immensely talented applicants sent. Now, if you look closely into guidelines, you'll see that 45 is not the number stated there, but Professor Paleczny was adamant that 5 extra people be included, and the talent pool is just so high that we could not disagree. These people's performances will be assessed by a jury consisting of 9 people, of 9 great outstanding piano professors, and the performances will take place in 2 physical auditoriums, but will also be streamed live over the internet, where we hope to achieve at least 400,000 views. Thank you. Pani profesor Popław-Zydroń wspomniała fakt oczywisty, że jutro obchodzimy Święto Niepodległości, 11 listopada. Jest to też 17. rocznica śmierci człowieka, który stworzył ten konkurs, Andrzeja Szwalbego, dyrektora tej filharmonii, który zorganizował konkurs imienia Ignacego Jana Paderewskiego w 1961 roku. Jesteśmy kontynuatorami tej idei. Cieszymy się bardzo, że możemy misję Andrzeja Szwalbego, który nie żyje już od tylu lat, kontynuować. Postarajmy się zachować go także w naszej pamięci. Dziękuję bardzo. Tomorrow marks not only the anniversary of Poland regaining independence, it also marks a sad event. An event, it marks the anniversary of the passing of Professor Andrzej Szwalbe, the founder of the first Paderewski Piano Competition here in Bydgoszcz. And it's his vision, it's his dream that we wish to follow today. Thank you for that. Proszę Państwa, pozostaje mi już bardzo przyziemna wizja Mianowicie prosić Państwa o chwilę cierpliwości, bo teraz trzeba ustawić krzesła, żeby orkiestra usiadła. Proszę o chwilę cierpliwości również tych, którzy oglądają nas na ekranie, a za chwilę wkroczy tutaj sprawny tłum pracowników i to się przekształci w prawdziwą orkiestrę. Thank you. I would like to thank Professor Popław-Zydroń and Mr. Martenka for those speeches. Now I'd like to ask you to remain in your seats for a short technical break and wait for us, please. Thank you. Proszę Państwa, przed nami Sergiusz Prokofiew. Ja nie jestem muzykologiem, nie mam prawa nic mówić o muzyce, ale spostrzegam jako człowiek, który dużo słucha, że niewielu kompozytorów XX wieku dostąpiło tego szczęścia, żeby byli słuchani dla przyjemności. Najczęściej słuchamy ich z obowiązku, kulturalnego obowiązku, ale Prokofiew właśnie do tego działu należy i jego Miłość do Trzech Pomarańczy, jego Romeo i Julia to są utwory, które naprawdę powszechnie ludzie lubią. Mam jeszcze jedną myśl a propos Prokofiewa, całkiem prywatną. Mianowicie to jest jeden z nielicznych kompozytorów, o którym można bez wątpienia powiedzieć, że miał ogromne poczucie humoru. Humor nie jest w muzyce rzeczą oczywistą, bo muzyka jest asemantyczna. Tymczasem poczucie śmieszności, poczucie tego, że coś może być żartem, czasem się w muzyce pojawia i właśnie u Prokofiewa często możemy o tym się przekonać. Jest też historia, której niestety nie bardzo mogę opowiedzieć, bo jest to plotka, ale wspomnę, że data śmierci Prokofiewa jest zaskakująco bliska dacie śmierci wodza ludzkości, Józefa Wissarionowicza Stalina. I podobno to nie jest przypadkowa zbieżność. Ale więcej nie powiem, bo nie ma na to dowodów. Natomiast, proszę Państwa, mamy dzisiaj to wykonanie przez pana Nikitę Mndoyantsa, wirtuoza znanego u Państwa w Bydgoszczy jako zwycięzcę konkursu pianistycznego w 2007 roku. Artysty, który pochodzi z rodziny zawodowych muzyków w wieku lat 8, po raz pierwszy wystąpił przed publicznością. W wieku lat 10 nagrał płytę, którą zarejestrowano w Helsinkach. Uczył się w Moskiewskim Konserwatorium im. Tchaikovskiego, zwyciężył w konkursie pianistycznym w Cleveland w 2016 roku. W 17 rok przyniósł mu sukces w Carnegie Hall. Jest znany publiczności w Moskwie, w Sankt Petersburgu, Paryżu, Seulu. I dzisiaj będzie dla nas wykonawcą drugiego koncertu G-moll Prokofiewa, op. 16, a pan Kai Bumann, którego się Państwo już przed chwilą widzieli, będzie dyrygował orkiestrą Filharmonii Pomorskiej. Ja oczywiście zapomniałem o tłumaczeniu, ale pan ma pamięć tak pojemną, że zrobi z tego streszczenie. There are not many composers who can boast that their music is listened to for pleasure and within their lifetime. And Prokofiev was one of those composers. He was a man whose pieces were performed and listened for fun and brought pleasure to their audiences. Romeo and Juliet, for example. He was also a man of great humor, a man who understood humor, a man who knew how to create humor, who knew how to use humor to his creative advantage. And he also had a feeling for the humorous. His date of death, which I probably shouldn't mention too much about, which shouldn't be spoken too much about, is quite suspiciously close to the date of death of the leader of humanity, of Joseph Stalin. I don't think that is a coincidence. Today we will listen to a Prokofiev piece performed by Nikita Mndoyants, a virtuoso of the piano, well known in Bydgoszcz because he is one of the winners of the Paderewski Piano Competition. He was a laureate in 2007. Nikita comes from a family with musical traditions. At the age of 8, he made his first public performance behind the piano. He recorded his first record at the age of 10. He was educated in the Moscow Tchaikovsky Conservatory. He is the winner of piano competitions in Cleveland in 2016. In 2017, he successfully performed at the stages of Carnegie Hall. He is known to the audiences of Moscow, St. Petersburg, Paris, Seoul. Ladies and gentlemen, let us welcome Nikita Mndoyants, accompanied by Kai Bumann, the conductor of the Bydgoszcz Philharmonic Orchestra, in their performance of the second piano concerto in G minor, opus 16. Proszę Państwa, mamy jeszcze informację, że po lewej stronie, ale mojej lewej, czyli Państwa prawej, jest wystawa prac grupy Symfonia poświęconych Paderewskiemu, artyście, politykowi, obywatelowi, i wystawa jest jedną z 20 z cyklu Polscy kompozytorzy. Wcześniej było o Chopinie, Kolbergu, Moniuszce, Lutosławskim, teraz o Paderewskim. Symfonia zaprasza w przerwie, a potem prosimy na drugą połowę koncertu. Ja się trzymam z daleka, bo Państwo tak wspaniale przyjęli pianistę, że mnie aż korci spróbować. Może ja też tak potrafię. Ladies and gentlemen, I would now like to invite you to a 20-minute-long break. And to your right, to my left, is an exhibition organized by the Sinfonia Group devoted to Paderewski. It's one of the exhibitions devoted to one of 20 in a cycle about Polish composers, following Chopin, Kolberg, Moniuszko, Lutosławski. Now it's time for Paderewski. Ladies and gentlemen, now an intermission, and after it, a beautiful Polish accent. Thank you. Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Szukamy w nim odpowiedzi na wiele pytań, obserwując jego ogrom. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Staramy się znaleźć czas na wszystko. A czasem wszystko jest kwestią chwili. Bywa, że jesteśmy gdzieś kilka chwil przed czasem. A bywa, że poświęcamy lata na realizację naszych marzeń. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Błękit nieba pobudza naszą wyobraźnię i sprawia, że wszystko na ziemi staje się wyjątkowe. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Szukamy w nim odpowiedzi na wiele pytań, obserwując jego ogrom. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Staramy się znaleźć czas na wszystko, a czasem wszystko jest kwestią chwili. Bywa, że jesteśmy gdzieś kilka chwil przed czasem, a bywa, że poświęcamy lata na realizację naszych marzeń. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Błękit nieba pobudza naszą wyobraźnię i sprawia, że wszystko na ziemi staje się wyjątkowe. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Proszę Państwa, w drugiej części koncertu muzyka Witolda Lutosławskiego. I tak odcinam się od wszelkich muzykologicznych ciągot, jako człowiek, który się na tym nie zna, ale z Witoldem byliśmy sąsiadami, proszę Państwa. Mieszkaliśmy długie lata w tej samej dzielnicy w Warszawie, na Żoliborzu i miałem okazję nakręcić ostatni film, jaki o nim powstał, godzinny film dla BBC w roku 1989, więc w roku tych wielkich przemian BBC zamówiło taki pełnometrażowy dokumentalny portret kompozytora. No i w tym momencie też były nowe przemiany w Polsce, wybory, rządy, którym przewodniczył już pierwszy wybrany demokratycznie premier Mazowiecki. I oczywiście ja z tym projektem pobiegłem do Polskiej Telewizji, żeby oni się dołączyli do tego, co o Lutosławskim powstanie. A tymczasem, panie redaktor, w redakcji muzycznej powiedziały, no Lutosławski popierał bojkot telewizji publicznej w stanie wojennym. To my nie wiemy, czy to naprawdę byłoby słuszne, żeby wchodzić w tą koprodukcję. Ja tak się zastanawiałem już wtedy, czy one wierzą i w co one wierzą. I wydaje mi się, że one wierzyły, że stare wróci i wolały się nie narażać. I dlatego niestety ten film powstał po angielsku i już nigdy potem więcej nie było możliwości zarejestrowania Lutosławskiego. No, prawdziwego arystokraty muzyki, arystokraty ducha. Ja zacytuję Państwu z tej naszej rozmowy, którą ja prowadziłem przed kamerą, jeden epizod, bo on był moim zdaniem bardzo znaczący. Zapytałem Witolda, no, czy on zna taką anegdotę o Winstonie Churchillu. Winstona Churchilla dziennikarz zapytał, czy wierzy w istnienie Boga. I na to Winston Churchill odpowiedział, what a continental question. Co za europejskie pytanie. Ponieważ o takich sprawach się myśli, ale nie wypada rozmawiać w wywiadach. No ja wtedy powiedziałem do Witolda, no ale gdybym ja tobie zadał to pytanie, jak byś odpowiedział? No on powiedział, oczywiście to bardzo kontynentalne pytanie, ale powiedział rzecz piękną o tym, że on jest pewien, że on nie jest źródłem muzyki, którą pisze, że ta muzyka jest poza nim, że on jest narzędziem. Długo szukaliśmy, nie mieliśmy wtedy tak świetnego tłumacza. Jakie słowo użyć? On użył słowo wesel, żeby powiedzieć, że jest pośrednikiem między pięknem, które gdzieś istnieje, a jego realizacją, która jest zawsze ułomna. Takiego Lutosławskiego pamiętam. Zapraszam Państwa na wysłuchanie koncertu na orkiestrę. Utworu, którego zresztą Lutosławski sam nie lubił, a publiczność zawsze ten utwór bardzo lubiła, bo to był taki utwór napisany trochę pod presją. No i oczywiście w ten sposób ilustruje bardzo paskudną tezę o tym, że artysta pod presją dobrze tworzy. No Lutosławski i pod presją, i bez presji tworzył świetnie. Dziękuję bardzo. Well, musicology is not my thing, but I have a bit of a different relationship with Lutosławski. The idea is that we not only shared quite a bit of, well, we lived in the same part of Warsaw and Żoliborz together, but I also had the honor of making a film about him for the BBC in the year 1989, in a year of great change in Poland. And, well, when we had our first freely elected prime minister, I ran to the Polish television, to the music section, and I offered them to the movie about Lutosławski, and I was very enthusiastic about it, but the editor that was deciding whether my movie should be made or not told me that, no, they're not going to make that movie because, well, because Lutosławski participated in the boycott of Polish television in the 1980s. The movie got made, except it was the BBC that was responsible for it and for its realization. And it's a movie that was made in English. And from that movie comes one of the anecdotes I would like to share with you about Lutosławski and about a British prime minister. And we were talking, Lutosławski told me that there was a moment when Churchill was asked if he believes in God. And Churchill's response was, what a continental question. And, well, I asked him, what if I asked you that question? And Lutosławski answered, that's a continental question, but he's also sure he's not the one responsible for his music. His music comes from somewhere else. He's just the medium. He's the middle person between beauty and its realization. And part of that beauty comes in this next piece that we are going to hear, one that the public loves, one that was made under great pressure. And I guess great artists like Lutosławski like working under pressure. So without further words, let us listen to Lutosławski's Piano Concerto for the Orchestra. Thank you. Proszę Państwa, na zakończenie w imieniu organizatorów chciałem Państwa zaprosić do udziału w codziennych przesłuchaniach konkursowych 11. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w salach Rodzimej Akademii Muzycznej. A dzisiaj dziękuję Państwu bardzo za wyrozumiałość i bardzo było mi miło być tu razem z Państwem i słuchać tego, co nam było dane do wysłuchania. I tym żegnam, życząc dobrej nocy, good night, gute Nacht, bonne nuit, à bientôt. Co tam zostało jeszcze? Buona notte, buenas noches. Do pobaczenia. Ladies and gentlemen, and with that beautiful accent, I would like to thank you for participating in this beautiful musical event tonight. I would also like to invite you to take part in all the performances of the 11th Paderewski International Piano Competition, starting tomorrow in the venues of the Music Academy here. Thank you very much for participating in the concert tonight and for your presence and the moments we shared listening to the beautiful performances. Thank you very much. Good night. Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Szukamy w nim odpowiedzi na wiele pytań, obserwując jego ogrom. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Staramy się znaleźć czas na wszystko. A czasem wszystko jest kwestią chwili. Bywa, że jesteśmy gdzieś kilka chwil przed czasem. A bywa, że poświęcamy lata na realizację naszych marzeń. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Błękit nieba pobudza naszą wyobraźnię i sprawia, że wszystko na ziemi staje się wyjątkowe. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi.